Proszę Państwa, przystępujemy do procedowania następnej uchwały. Panie Wasze, uprzejmie informuję, że jeśli chcemy, znaczy Państwa informuję, że jeśli chcą Państwo, żeby było głosowanie imienne, należy zgłosić przed głosowaniem wniosek podpisany przez 3 radnych. Są stosowne druki u Pani Basi. Można z tego skorzystać. Przystępujemy do głosowania, do procedowania. To jest projekt uchwały Komisji Infrastruktury według druku numer 3 w sprawie listy hierarchicznej zadań powierzonych z zakresu remontu dróg i chodników i oświetlenia na 2013 rok. Może dwa zdania przygotam głos Pani Przewodniczącej, ja tylko może powiem o pieniądzach. Otóż proszę Państwa, pieniądze, które mamy do podziału, a które jeszcze na dzisiaj nie dzielimy, żebyśmy mieli świadomość, że podział będzie w przyszłym roku ewentualny. Natomiast, znaczy będzie podział, uszczegółowienie zadań, natomiast na dzisiaj możemy mówić o kwotach, które mamy wstępnie do budżetu założenia. W pierwszej wersji, proszę Państwa, w piśmie z dnia 1 października przydzielono kwoty do rozdysponowania do dzielnicy, przyszło pismo z Zgitu, 13 na remonty dróg i chodników, to było 1 356 700 zł. Jeśli chodzi o wielkość w poszczególnych dzielnicach, jest to jedna z większych kwot. Od nas tylko większa miała dzielnica 8493, a potem są już takie, no i jedynka 1431, 1362, to jest jeszcze w jednych pierwszych 5 dzielnic. Później, proszę Państwa, w dniu, ja mogę prowadzić, już Państwu powiem, 4 października, czyli 2 dni później, przyszła, proszę Państwa, informacja z GIT-u o zmianie tej kwoty. Tylko się zmieniła w dół. Kwotę, którą na dziś, można powiedzieć, mamy do dyspozycji, jest 1 329 280 zł. Natomiast no, niektóre 18 poszły mocno do góry na 1 441 000. Tak. Ale obniżyli na przykład dzielnicy pierwszej na 1 238 000. A dzielnica ósma też dostała sporo, bo dostała 1 485 000. Ja tylko i mówię Państwa jako zdjęcie to, co przyszło. Otóż proszę Państwa, trzeba mieć jeszcze jedną świadomość, że na dzisiaj nie mamy informacji, nie mamy na dzisiaj informacji o wysokości środków i czy będą w ogóle środki na inwestycje. Bo to zadanie nie zostało przekazane z CIPIS-u czy z Biura Rady Miasta Krakowa informacji, że na zadanie pod nazwą budowa dróg oświetlenia chodników na terenie dzielnicy 13 czy na terenie wszystkich dzielnic nie są przydzielone kwoty. Na pytanie, czy to jest jedna kwota na wszystkie zadania, czyli na budowę i na remonty, nikt nie jest na dzisiaj w stanie w sposób pewny odpowiedzieć. Trwają rozmowy, nie wiadomo, czy się ktoś zapomniał, czy to będzie ta sama kwota. A raczej mówi się o tym, żeby się nie przyzwyczajać do sprawy, może to być jedna kwota. Czyli pieniądze do dyspozycji to byłoby te 1 329 000. Co oznaczałoby, proszę Państwa, że z tej kwoty należałoby odjąć wcześniej podjęte uchwały wprowadzone do bukwy i z zakresu budowy drugich chodników. To jest, to są zadania takie jak między innymi budowa drogi, bo na przyszły rok mamy kontynuację Lasówka, przepraszam, nie Lasówka, tylko Małych Paszów, czy Mają Paszów Golikówka. To jest budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Wielickiej 100 tysięcy. I to jest budowa oświetlenia, tam była bodajże jeszcze około 100 tysięcy złotych przy zamku. Nie wiem, no to są te zadania. To mniej więcej są te zadania. W związku z tym trzeba mieć świadomość, że jeśli to była ta kwota, która byłaby do dyspozycji, byłaby mniejsza. Z tego co wiem i z tego co zarząd czy opiniował, nie chcę
przewodniczących. Podział nastąpił tych zadań do numeru 20 ze względu na kolejną po numerach okręgu. Także to nie jest... Po numerach, po okręgach wyborczych. Czyli tam przypisane, że kolejność nie jest tylko, nie jest dlatego, że jest mistrz, czy pani przewodniczącej komisji, czy przewodniczącą radę, czy członkowi zarządu, bo to jest na monarkę. Panie Adamie, ze względu na numer okręgu wyborczego. A pan jak nie ma okręgu wyborczego, panie Adamie? Pan 9. No to jest pan, nie jest pan. Ósmy jest. Dziękuję, przekazuję głos pani Barbarze. Proszę państwa, ja może dodam do tego, co powiedział pan przewodniczący, że wszyscy radni złożyli wnioski, jakie widzą ulice do umieszczenia na liście tej hierarchicznej. I przyjęliśmy, ponieważ niektórzy radni podawali dwa zadania, czy nawet więcej, bądź też znajdowały się zadania z poprzedniej listy, które nie zostały zrealizowane. W związku z tym przyjęliśmy taką zasadę, jak pan przewodniczący powiedział, że listę sporządzono wedle kolejności okręgu, z tym, że każdemu radnemu po jednym zadaniu przypisaliśmy. Jedno zadanie przypisaliśmy, oczywiście z warunkiem, że przeznaczone środki będą dzielone proporcjonalnie według okręgów. Natomiast jak państwo widzą, tu jest taka przerwa od pozycji 21 do 30. To są ulice wskazane przez tych radnych, którzy wskazywali więcej jak jedno zadanie, bądź też zostały przeniesione zadania niezrealizowane z poprzedniej listy. Więc chyba, nie wiem, czy mam odczytywać te mailu, czy wszyscy mają i czy ktoś wnosi. Natomiast można też jeszcze, jak zanim otworzę dyskusję, chciałem państwu powiedzieć, że część tych ulic zapis, o którym rozmawialiśmy w tamtej kadencji i też prosiłem, żeby się pojawił, jest w paragrafie 2, że środki transzy na realizację zadania, że podzielić możliwie proporcjonalne do okręgów wyborczych i obszarów. Otóż uprzejmie też państwa informuję, że jeśli osobnie niektóre zadania, które są zadaniami małymi, jeśli by tych małe zadanie tam gdzieś się blokowało, to należałoby jakieś kompilować. Natomiast na dzisiaj mówienie o poszczególnych kwotach i zakresach jest trudną rozmową, bo nie wiemy, ile mamy na to środki. Bo gdyby się okazało, że te około 500 tysięcy złotych należałoby odjąć od kwoty 1 349 000, no to by okazało się, że do dyspozycji jest kwota około 850 tysięcy złotych. 850 dzieli równo na 20, czyli na 2. Nie, nie na 20. Pan tam to zajmuje, to trzeba wtedy odrzucić zadania. Wie pan, tam przecież zadania są już są kontynuacją. Panie Boku, ale do tego, spokojnie do tego dojdę. Wtedy by się okazało, że wychodzi kwota 800 na 800, to wychodzi około 40 paru tysięcy złotych. Wtedy trzeba by się powtórnie pochylić, że te osoby, które się dokonują zadania inwestycyjne, nie mogą mieć spraw remontowych, bo kwoty, które są, kwoty, które były, przypadają by na okręg, byłyby, no, delikatnie mówiąc, bardzo mało. Oczywiście decyzja należy do państwa. Dziękuję, otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan Jacek. Tak, bo jest takie, nie wiem, czy więcej przypadki, że na przykład na wyższych numerach listy są dwa zadania z jednego okręgu. Proszę pokazać, które. Nie chcę pokazywać, bo nie. Mówimy o tym. Na razie chciałbym to wyjaśnić w inny sposób. Czy to są zadania, które rzeczywiście ich suma będzie się równała przeznaczonemu na okręg, bo czy będzie po prostu tak, że jakieś uchodźnie zadanie zostanie wykonane, a inne okręgi są jakby dalej za tymi podwójnymi zadaniami. Ale mówisz pani, że mówimy o ulicy Wodnej, ulicy Jerozolimskiej. Proszę pana, panie Jasny.
Kocham pana. Ulica Wodna po stronie Płaszowa. Nie ma związku w ogóle z, ani z okręgiem, o którym pan mówi. Wystarczy zapytać. Wodna po stronie Płaszowa, a nie Wodna po stronie Dworca. Ale wystarczy zapytać. Nie, bo nie jest napisana. Państwo, nie, przepraszam. Nie, ale ponieważ wystarczy lepiej zapytać po pytaniu. Akurat to jest ten przypadek, jedyny w naszej ziemi, proszę państwa, i nieliczny w naszej mieście, że przedzielona. Panie Jacek, więcej jest przedzielona, jest linią kolejową i nie ma wód, nawet przejść się tam wtedy nie da. I to jest, czy wyjaśnienie jest, to nie jest. Nie potrzebujesz to. Nie jest wodna po stronie Płaszowa. Nie wodna po stronie Płaszowa. To jest mój, panie Jacek. Proszę pana, a z tego? No, no nie patrzę sobie w okręgu moim, przypominam, że był sobie. Nic, tak, nie patrzę w no nic. Proszę pan jest. Ja mam kilka pytań, pewnie zmuszę państwa, mamy. Cóż, pierwsze moje pytanie to, kiedy pan, bo rozumiem, że to jest projekt uchwały Komisji Infrastruktury. Na której komisji, w którym dniu Komisja Infrastruktury przegłosowała tą komisję? To proszę się lekko wprawić. No to, ale panie przewodniczący, ja zadaję pytanie. Może pan przewodniczący ma się, albo ma się wiedzę, ma, bo rozumiem, że zarząd to opiniował, więc zadaję zasadnicze pytanie, bo siedzą tutaj dwie panie koło mnie, które nie wiedziały, które były w piątek. I w piątek lista nie była przegłosowywana, więc chodzi mi o to, czy była druga komisja. Nie. Czy, proszę nie. Państwa, informuję nie. Państwa, bo jestem też członkiem Komisji Infrastruktury, że w piątek umówione było, że będzie następne spotkanie komisji, będzie w poniedziałek. I pani akurat nie dały rady przyjść w poniedziałek. I dobrze wiedziały o tym, że jest, że była wczoraj komisja. Okej, okay. Rozumiem, że było forum i wszystko. Tak, panie Jacku, było forum 5 osób. Ale panie przewodniczący, czy ja mogę zadać pytanie? Ale ja odpowiadam. Nie potrzebny jest kworum. Niepotrzebny jest zarazem. To jest prosta odpowiedź. Jest dzisiaj obecność. Dobrze. Proszę. Mam następne pytanie. Chodzi mi o takie rzeczy. Ja tam oczywiście złożyłem dwie poprawki, to za chwileczkę do nich się również odniosę. Natomiast mam takie pytanie. Chodzi mi tak. Ulica Sarmacka, remont chodnika kontynuacja. Bo w tej chwili robimy remont ulicy Sarmackiej. Tam robimy jakieś 200 metrów chodnika. Chciałem zapytać, gdzie ta kontynuacja będzie się odbywała? Po drugiej stronie ulicy rozmawiałem z koleżanką, że w tym roku nie zrobimy całej ulicy Sarmackiej. U niej to jest w okręgu u pani. To nie jest w okręgu u pani. To nie jest w okręgu u pani Bogusi. Też u niej w okręgu? Oczywiście, panie przewodniczący. Cały czas było, że Sarmacka jest dostępna. Panie przewodniczący, sprawdzę. Sprawdzę, jeżeli nie, to wyczerpuję. Zaraz chwileczkę, bo myśmy to robili wedle. Dlatego ja się pytam, która. Proszę pan właśnie przyniesie. Myśmy to szły okręgami z wykazem ulic. Czy robimy pani Bogusiu? Do danego okręgu. No ale to nie o to chodzi mnie, tylko czy ten odcinek Sarmacki należy do mnie, czy należy do mnie, tego nie wiem. Nie wiem. Ja nie patrzyłem w tym roku, jak to się rozumie, że to dlatego się pytam, żeby mi określono, czy to jest od Płaszowskiej w stronę Tandety, czy od Płaszowskiej w stronę Nowogródzkiej. Od Płaszowskiej w stronę Tandety. Od Płaszowskiej strony tandety, panie przewodniczący, wydaje się, że to jest u pana pokrywa. To jeżeli chcesz u mnie, to ją wykreślić. Ale to nie chodzi o to tylko... Chcę po prostu, żebyśmy mieli jasne, czytelne wiedzę, o czym rozmawiamy. Ale mogę, panie... Panie Wiśku, ale za chwilę do tego wrócę. No. Zaczyna być sytuacja taka, że niektórzy radni w okręgu mają już problem wskazać do zrobienia, bo to jest wszystko zrobione. No, może tak. Bardzo dobrze. Następne moje pytanie jest takie. Ulica Stoczniowska na odcinku od Nowogródzkiej w kierunku Morskiej Drogi, remont chodnika. Chciałem zapytać, po której stronie? I drugie moje pytanie jest o zasadność tak naprawdę tego zadania. Czy powinniśmy wchodzić w to zadanie? Czy to przypadkiem nie będzie realizowane tak, jak w tej chwili będzie realizowana
ulica Saska częściowo z Koku Wodziewy, czy nie jest planowane i czy nie lepiej po prostu wstrzymać się i nie wydawać pieniędzy na to zadanie, pieniędzy zgłosiła to pani Elżbieta Kielkowska, która w chwili obecnej jest, przebywa w szpitalu. Natomiast jest to w jego kręgu wyborczym. Ale okej, tylko ja się zastanawiam głośno na zasadzie, bo to jest następny przypadek, że radna w danym okręgu tak naprawdę już nie ma co zrobić, nie, tak powiem, po siebie i wprowadzamy zadanie przy głównej ulicy. I pytanie jest, czy my w to powinniśmy wchodzić. I to jest tylko moje takie pytanie. Na każdym szczeblu. No dokładnie, panie przewodniczący, dokładnie. Myślę, że to będzie. Następne moje pytanie jest tak. Mamy taki w punkcie 8, mamy ulicę nad Wiślańską, od zjazdu nad rzekę Wisłę do Krikoteki, remont chodnika. Czy nie mamy przypadkiem jakiś wyjść? Ponieważ tak, jest zrobiona Krikoteka, jest zrobiona cała zabudowa przy ulicy Nadwiślańskiej. Czy są jakieś umowy infrastrukturalne? I jakie są zakresy? Bo też wydaje mi się, że w ramach tak dużych inwestycji powinno coś zostać zrobione. I wydaje mi się, że to powinno być przejęte przez któregoś inwestora, który w tym momencie, a jest tam trzech ludzi, no, żeby coś zostało zrobione. Ale to ja przeci przekaz. Można od razu to zrobić? Tak, oczywiście. Kolega Tomek, o to zgłaszał zadanie. Od razu. W ramach umowy infrastrukturalnej, która została sprawdzona, Krikoteka robi od schodków, czyli zejścia do Nawisłę, taka jest umowa infrastrukturalna, do wjazdu ostatniego, czyli przed domkiem kierownika elektrowni. Od strony Kubusa. W stronę Kubusa jest jeszcze domek kierownika elektrowni, który jest tak w głębi, nie? I w związku z tym, jak się kończy elektrownia, jest taki wjazd na zaplecze tej elektrowni. Dalej jest działka z tym zabudowaniem. Więc ten wjazd jest objęty już do tak zwanej ulicy Składu Solnego, czyli ten odcineczek z stronę Kubusa nie jest ujęty. Podobnie jak nie jest ujęty odcinek od zjazdu na Wisłę do Schodnicy. To jest dokładnie odcinek 100 metrów. Natomiast jest uzgodnione, że w przyszłym roku robią chodnik już na wiadomo z czego, Boskowskiej Granitowej. Jaki będzie wszyscy, jaka będzie linia, wszystko jest uzgodnione i taka jest umowa infrastrukturalna. Natomiast jezdnia, całość jest, znaczy oni mają połowę jezdni do sprezowania i zrobienia, a teraz, ponieważ było to wcześniej uzgodnione w ramach umowy, a teraz się muszą dogadać z tymi, co budują Wistulę, po Wistuli blok, ponieważ oni później skończą, więc jak ci wyprezują połowę jezdni, zrobią połowę jezdni, a dalsi nie zrobią, to tak wszystko ulegnie rewersacji. Jeśli chodzi o chodnik, to chodnik tylko, tłumaczę, jest w ramach umowy infrastrukturalnej na tej odległości. No ale to mówimy o inwestycji Krikoteki, natomiast ja mówię o tym, że tam są w tej chwili prowadzone dwie duże inwestycje. Jedna praktycznie na wykluczeniu, to mówię o Nadwiślańskiej, to co jest przy drugiej. I tam będzie cały chodnik zrobiony. Ale mogę? Ale mogę. I drugi chodnik, i druga duża inwestycja po Wistuli. Czyli co, oni też tylko zrobią przy swoim i kawałek asfaltu i nic więcej, tak? Mianowicie, oni na ramach umowy, co jest w tej chwili, mają ulicę, całą ulicę Piwną wraz z chodnikiem oraz ci, co budują po Wistuli oraz chodnik na całej swojej długości od ulicy Krakusa, bo oni taki teren obejmują, wraz z ulicą Krakusa. Natomiast pozostały chodnik, czyli do drukarni, ma inwestor, który buduje na Wiślańska, to jest tyle numer jedynka, nie wiem, nie będzie to dwójka. Okej, ja rozumiem, że tego chodnika, przy tego chodnika nikt nie zrobił. Nie ma umowy infrastrukturalnej. Okej, dobrze. Nie sam objął. Chciałem zapytać, to znaczy tak, do punktu swojego do 18 oczywiście składam poprawkę, żeby było dopisane lewa strona. Tam jest odpowiednia poprawka. Grochowa. Tak. Chciałem zapytać, ulica Łanowa, remont trząstkowy na wierzchni, to o jakim odcinku mówimy?
To jest w regionie od, proszę pana, od ulicy Goszczyńskiego do budynku 32. Tam jest remont wojskowy polegający na czym? Na tym, żeby zrobić obniżenie studzienki plus prawidłowe odwodnienie, które jest zastojna wodna i w sklep, jak pani wynosi ze sklepu towar, kwiaty, wszystko, to jej zalewa wszystko. Prosiłam kolegę, żeby mi wycenił, jest to kwota 5000 zł zrobienia tego zadania. Mam pytanie do szanownej komisji. No, pani Basia była uprzejma powiedzieć, pani Basia była uprzejma tutaj powiedzieć, że zostały przepisane zadania. Ja sobie zapytam, że wszystkiego nie zrobimy i nie o to mi chodzi. Tylko ja piszę o pozycję grochową, też napisałem, że przepisałem zadania z ubiegłego roku, które nie zostały zrealizowane. No szkoda, że to się nie znalazło. Ulica Grochowa? Nie, nie, nie. Żeby przepisać zadania z ubiegłego roku. Było powiedziane, że te zadania zostały z ubiegłego ale roku, to... które nie zostały zrealizowane, zostały przepisane. Nie zostało to przepisane. Ale biorąc na ulicę, o której pan wymienił, myśmy sprawdzali, to nie było na liście. Nie, tam było. Nie, były dwie ulice, jest poprawka, żeby było 100%. Goszczyńskiego roku. Może przeniesienie zadań niezrealizowanych na tą listę. Na tą listę. No tak. I nie są wpisane te zadania. Powinniście państwo również, że przepisaliście wszystkie zadania, ale nie będę powiem szczerze, kruszy, bo to kopi, bo zdaję sobie sprawę. Zdaję sobie sprawę z sytuacji finansowej. Natomiast proszę państwa, też złożyłem taką poprawkę do paragrafu drugiego, że należy, jeszcze biorąc pod uwagę to, co pan przewodniczący powiedział o podziale tych środków, żeby środki były dzielone proporcjonalnie do powierzchni dróg w danym okręgu. Bo proszę państwa, równo to niekoniecznie znaczy sprawiedliwie. Dochodzimy, proszę państwa, do takiej sytuacji, że myślę, że sukcesywnie też będzie się to zmieniało w następnych kadencjach, że będziemy mieli sytuację taką, że część radnych, szczególnie tam, gdzie są blokowiska i tutaj nie będą mieć blokowiska, to oni tak naprawdę za chwileczkę nie będą mieć co robić, bo albo będzie zrobione wszystko, albo mają ograniczoną możliwość, bo nie mają co robić. Więc moja poprawka idzie w tym kierunku, żeby podział środków nastąpił proporcjonalnie do powierzchni dróg i dróg w danym okręgu. Zresztą, proszę państwa, podział środków przez miasto dla poszczególnych dzielnic odbywa się dokładnie według tego samego algorytmu. No, proszę popatrzeć na statut. Nie wiem, jeżeli ZIKiD robi coś innego, to nie, to nie ZIKiD dzieli jest. Dobrze. Proszę sobie zobaczyć do procedur i myślałem, że dobrze wiesz, że zgodnie z procedurami podział następuje też i brane to jest pod uwagę powierzchnia dróg w danej dzielnicy. Jest, znaczy, czy tam statut, czy tam regulamin. Jest algorytm i według tego powinien być robiony podział. Natomiast, proszę państwa, oczywiście zdaję sobie sprawę, że taki na ten temat wiemy podzielone zdania. Ja jestem oczywiście w stanie udowodnić i pokazać państwu na mapie, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Chciałem też wyjaśnić, ponieważ po raz kolejny gdzieś tam dochodzą do mnie głosy, że ja tyle się u mnie robi. Więc chciałem państwu wyjaśnić, że inwestycja, która jest realizowana w tym roku, będzie realizowana w przyszłym roku. Myślę, że kiedyś też zostanie zrealizowana w całości. Mianowicie ona jest pod hasłem Mały Płaszczyk Dolikówka. Oczywiście utożsamiam się z tym zadaniem i uważam, że powinno być robione i ile będę mógł, to oczywiście będę się dokładał do tego zadania. Natomiast to zadanie, proszę państwa, nie jest u mnie w okręgu. Od ulicy Golikówka jest około 200 metrów w bok. Jest to w okręgu pana Adama Wromy. Zapraszam wszystkich państwa, żeby państwo się zapoznali z tym, także chciałbym tę kwestię wyjaśnić. Natomiast jeżeli mówimy, że idą tam duże pieniądze, to chciałem państwu również powiedzieć, bo niektórzy państwo są pierwszą kadencją, ale niektórzy są dłużej. Są takie zestawienia, były one robione jeszcze w kadencji czwartej, jak i później, z wydatkowaniem środków na poszczególne okręgi. I powiem państwu na przykład, na jednym tylko przykładzie, że w kadencji na przykład czwartej na ten okręg, to był wtedy okręg i tu granice się niewiele zmieniły. Przez całe 4 lata w kadencji czwartej na ten okręg było wydane 24 000 zł. Na inne okręgi
kwoty były w granicach, średnio możemy powiedzieć, w granicach 300 tysięcy złotych w całej kadencji. Tam jest oczywiście rozbieżność, materiały oczywiście do tego są. Jak również w kadencji wcześniejszej na ten okręg szły zdecydowanie mniejsze pieniądze, ponieważ tak jak powiedziałem, był to okręg, gdzie była droga wewnętrzna, miejska, gminna, znaczy nie była gminna, tylko była wspólnoty, więc nie wydawaliśmy pieniądze, wydaliśmy tylko pieniądze na projekt. I zgodnie z uchwałami te pieniądze z tego okręgu szły do innych okręgów na terenie Płaszowa. Więc ja myślę też, że trzeba teraz, żeby radni Płaszowa, którzy wtedy też korzystali z tego, no teraz jakby solidarnie się też włączyli w budowę tej drogi. Zresztą tak jak robiliśmy księdza Stożki, czy inne inwestycje, które były priorytetowe. Tyle z mojej strony na chwilę obecną. A to co mówię? Ja może odpowiem jeszcze pan. Znaczy ja powiem tak, nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, kiedy byśmy mieli, kto by miał liczyć powierzchnię dróg wewnątrz dzielnicy. W sposób, jaki jest to bardzo, jest to bardzo proste. Mogę? Pan, ja tylko odpowiadam na to. Jeszcze pytanie. Jest to bardzo. Ale ja odpowiadam. Czyli pan nie kazał odpowiadać. Ale mam taką wolę, jest to policzane, bo tak jak powiedziałem. Powierzchnie dróg są znane w Skidzie i środki przyznawane są też od algorytmu. Po drugie, które drogi tak naprawdę powinniśmy brać pod uwagę? Bo rozumiem, że drogi wewnętrzne trzeba by oddzielić główne drogi, te, które na przykład rozumiem, że ani Kuklińskiego, ani Wilicką, ani pytanie, czy ulica Kalwaryjska, ani Manowskiego, która tak naprawdę nie jest remontowana teraz ze środków dzielnicy, bo jest po kapitalnym remoncie. Niedawno była przeprowadzona remont ulicy Limanowskiego, Wilicka, też się nie dokładaliśmy, a była zrobiona. Są główne ciągi, czy Konopnicka niedawno, czy Wielicka, czy skrzyżowanie. Nie ma co wiem, jak do tego podejść, jak byśmy mieli, gdyby to doszło do skutku. Czy co, drogi wewnętrzne, osiedlowe, te, które nie są głównymi, czy tam, gdzie nie chodzi komunikacja zbiorowa, nie bardzo wiem. To jest mówię o mojej wątpliwości. Uważam, że zapis, który jest możliwie proporcjonalny w okręgach wyborczych, do okręgu wyborczych i do obszarów, czyli możliwość łączenia tego, jest zapisem uniwersalnym. Dlatego, że proszę Państwa, dochodzą do tego również sprawy własności. O tym, o czym mówił tutaj Jacek, też jest prawdą, że tam, gdzie są wspólnoty mieszkaniowe w postaci spółdzielni mieszkaniowych, nie ma po prostu zarządzania drogi. Są okręgi w naszej dzielnicy, gdzie duża część obszarów jest wyłączona z obsługi CPIT-u, dlatego, że stanowi własność albo wspólnot mieszkaniowych, albo spółdzielni mieszkaniowych. W związku z powyższym sprawa jest, no mówię, bardziej skomplikowana. To, że kwota, te 1 300 000 jest jedną z większych kwot w mieście, świadczy również o tym, o czym sobie nie do końca zdajemy sprawę, że mamy dużą dzielnicę pod względem powierzchni, średnią pod względem ilości mieszkańców, bo te 31-32 tysiące różnych dochodzi. Ostatnio było, że u nas przybyło chyba coś tylko 200 dusz, ale wydawało mi się, że więcej ostatnio było, że jest to więcej, no rozumiem, że to są osoby zameldowane. Natomiast jeśli popatrzymy o dużą rozpiętość i ten układ dróg jest zdecydowanie większy, w związku z tym tych dróg jest naprawdę zdecydowanie więcej do utrzymania. Choćbyśmy popatrzyli, że połowę dzielnicy tak naprawdę stanowią okręgi, czy tam więcej, około 1/3 dzielnicy to są dwa okręgi, to są Ryszyny i Przewóz. Trzy okręgi. No proszę bardzo. Okręg pierwszy jest też duży. Nie, ale ja panie Wolku, ale nie ma się decydować. Jeśli się popatrzy pod względem wielkości, nawet wystarczy popatrzeć na tablicę. Znalezienie tutaj złotego środka jest bardzo trudne. Wydaje się, że elastyczność w poszczególnych latach, no nie ma takiej sytuacji, że w jakimś okręgu nic się nie robi, czy że ktoś się czuje oszukany, czy nie. Bo jeżeli mamy 1000 osób, czy 1300 jakby w okręgu wyborczym, w centrum Podgórza,
gdzie mamy zwartą zabudowę mieszkaniową, przy niedużej ilości dróg, to jesteśmy w stanie powiedzieć, że za dwie kadencje jest się w stanie większość tych chodników, jeszcze jak się jest w Kalwaryjskiej, czy przy innej ulicy, czy Głównej, większość tych rzeczy można po prostu załatwić. Jeżeli ten obszar jest większy, bo jest bardziej mniejsza gęstość zabudowy, nie są to bloki, nie są to kamienice, obszar się infrastruktury rozszerza. Zwiększa się liczba chodników, zwiększa się liczba dróg. Pytanie, co chcemy zrobić z tych pieniędzy? Zawsze mówiliśmy, że robimy to w duchu, że w większości powinno iść to na chodniki. Dlatego, że remonty czy ewentualne przebudowa dróg, natomiast łatanie dziur i poprawę nawierzchni, no chyba, że jakaś jest tragedia, którą no, w jakichś wyjątkowych wypadkach, natomiast te środki byłyby niewystarczające, bo to ma również, przypominam, że za utrzymanie infrastruktury odpowiada ZIKI. W związku z tym te środki jakby są dodatkowymi rzeczami związanymi z remontami, z naprawą, czy pokazanie, co zdaniem dzielnicy jest rzeczą ważną. Odnosząc się, w związku z tym, nie wiem jak to miałby być, że tak powiem, skonsumowane. Ja na razie tyle, kolega Tomek. Ja chciałem Ci jasno zadać pytanie, ponieważ o tempu pana Adama Grody, Golichówka to jest tylko numer 4, 6, 6, B i 12. Natomiast w swoim okręgu Golichówka to jest 7, 9, 11, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 18, 19, no, do 89A. Więc ja nie mam takiego rozeznania, ale czy to by wypełniały tą Golichówkę, która jest realizowana, bo mówisz, że to nie jest w swoim okręgu. Ale nie wiem, proszę Państwa. Oczywiście, proszę Państwa, że zające latają. I bardzo dobrze. Ja pamiętam, ja już to przeżywałem w kadencji czwartej i powiem szczerze, nigdy nie przypuszczałem, że będę to przeżywał w kadencji szóstej. To tylko jak jeszcze zwrócić uwagę, to Golichówka i kilkadziesiąt numerów jest również u pana Nowaka i podejrzewam, że nawet jakby się dobrze policzył, to się okaże, że Golichówka więcej nie jest u pana Nowaka niż u mnie. No, ale nie zależy, ale już ci, Tomku odpowiadam. Ja naprawdę bardzo ubolewam, że w tej kadencji jeszcze nie udało się, żeby radni, którzy nie znają dzielnicy, poszli w teren i zobaczyli, jakie są potrzeby i gdzie są te potrzeby. Mieliśmy jeździć. Ale może się uda. Może się uda. Jeszcze raz tłumaczę. Hasłowo, projekt zresztą jest w dzielnicy. Myślę, że Tomku miałeś możliwość zapoznać się po tamtej kadencji. Opiniowaliśmy ten projekt. Hasłowo rozbudowa ulicy Małych Płaszczów i ulicy Golichówka. Może to wejdę do mapy, żeby pokazać pewne rzeczy, bo to jednak jest chyba wskazane. No więc już się wytłumacz. Budujemy teraz ulicę Małych Płaszczów, bo jest podzielone. I budujemy, ta mapa nie odzwierciedla może tego do końca, ale budujemy ten odcinek. Ten odcinek. Ulica Golichówka jest tutaj. I ponieważ to się nazywa Mały Płaszczów i Golichówka, ponieważ projekt obejmuje zarówno ten odcinek, jak i ten odcinek. I styka się z ulicą Golichówką. Budynki, które byłeś uprzejmy wymienić, ponieważ wtedy nie było jeszcze, kiedy firmy się tu wprowadzały w tym rejonie i te numery, które powiedziałeś, wprowadzały się, nie było jeszcze Małego Płaszczowa, to nawet firma, która jest tutaj, ma również adres od ulicy Golichówka. Ta ulica formalnie nie ma żadnej nazwy. To jest Mały Płaszczów i to jest Mały Płaszczów. Nie ma nazwy jakby tutaj osobnej i numeracja tego obszaru jest również od ulicy Golichówka. Granica, teraz się pokażę dokładnie granicę mojego okręgu, zaczyna się od ulicy Golichówka również, od tego miejsca, idzie w dół tędy, do linii kolejowej, idzie tędy, dochodzi do ulicy, częściowo ulicy Kosiej, przechodzi przez ulicę Glinianą, z tym blokiem, przechodzi w tym miejscu, zahacza również o DPS, Domy Pomocy Społecznej, tym DPS, pana dyrektora Jaworskiego, ale mówię ci, bo to ci się przyda, Tomku, na przyszłość, dyrektora Jaworskiego, przechodzi do ulicy Lipskiej w ten sposób i przechodzi tutaj. A
Ale ty nie zabrałeś do okręgu, Jacek. Potem sobie to zrobimy. Więc teraz sobie pokażę. No, ja ci pokażę. Teraz proszę państwa też. Teraz proszę państwa, to jest jeszcze nie chodzi o ulicę Golików. No. Jeszcze chciałbyśmy... No, ale... oczywiście. Proszę państwa, teraz dlaczego moja poprawka dotyczy poprawka proporcjonalnie do powierzchni? Proszę państwa, no nie dwa, a trzy okręgi są jednymi z większych okręgów. To jest okręg obszarowy. To jest obszar pana, pani Radwan, pana Mieszka i mój obszar. I proszę państwa, tyle tej mapy, to jest trzy. I dzielimy równo. Ale to wyłączmy wtedy zespół przemysłowy, bo proszę pana, bo tam inwestorzy. Pani Basiu, oczywiście, że algorytm możemy wybrać, ale pani Basiu, algorytm można wybrać równo. Nie tylko chodzi o to. Zacznijmy tak, to nawet nie musi być prowadzone. Ja nie chciałbym, żeby było cały czas mówione. Ja też pamiętam pewne rzeczy, kiedy wydawano pieniądze w centrum Podgórza i w innych miejscach i mówiono na przykład panu Czesiowi, czy panu jeszcze Olszy, że u was to na razie nie, bo za bardzo nie ma co, zróbmy tu, a potem się wam te pieniądze odda. Na razie nikt nie mówi o oddawaniu pieniędzy. Tą sytuację pani Basiu, to nie chce pani pieniędzy. Tą sytuację mam w tej chwili. Pani Basiu, w ubiegłym roku musiałem, że tak powiem, walczyć o swoje zadania. W tym roku udało się zrobić za 25 tysięcy w moim okręgu. Za 25 tysięcy, chociaż nawet nie do końca w moim okręgu, ale zależało mi na tym, więc to zostało zrobione. I w przyszłym roku oczywiście też będzie, że ja mam robioną ulicę Mały Płaszczu, więc ja muszę na to dać. Nie, chodzi mi też pani Basiu o to, żeby, ja tu apeluję do radnych z Płaszczowa, że skoro przez tyle lat nie dawaliśmy pieniędzy na Mały Płaszczów, na Lipską, to i były te pieniądze szły do pani Ligenzy, do pana Budarczyka, do mnie, czy do innych okręgów. No Zygmunt, gdzie no, wystarczy popatrzeć na zestawienie. Dobrze, że nie dobrze. Dobrej kadencji. Zygmunt, nawet sytuacja tego typu. Mówisz, że w twoim okręgu w tym roku nie ma nic robione. Nie, Sarmacka, powiem szczerze, cały czas kojarzyłem, no, że Sarmacka przechodzi na dwie strony. Robimy 200 metrów Sarmackiej i robimy w twoim okręgu. Ale okej, zróbmy to i będziemy mieć święty spokój. Bo zrobimy Sarmacką i będziemy mieć ten obszar zrobiony w całości. Chodzi mi tylko o to, żeby to było w miarę możliwości, w jakiś sposób racjonalnie. Bo też nie możemy powiedzieć, i Zygmunt sam dobrze wiesz. Tu były kłótnie, jakie lampy mają powstać na przykład na ulicy Kalwaryjskiej. Radni się sprzeczali. Czy okres, że tak powiem, pani Basia pamięta, czy okres międzywojenny, czy pierwsza wojna światowa, czy późniejsze. A my nie mieliśmy oświetlenia żadnego. Kwestia infrastruktury. Dokładnie. Ile jest chodników? Mówimy tak, powinniśmy remontować chodniki. No w porządku. Tylko na większości ulic na przewozie na Litwa nie mamy żadnych chodników, to co będziemy? Bo nie ma odwodnienia Jacków, nie odpowiada na tej rzeczy. Ale Tomku, ale zaczyna nam się otwierać droga. Będziemy mieć projekty, to realizujmy je. I za chwilę będzie powiedziane, że dzielnicy nie stać na to, żeby to robić. Nie no, oczywiście odwodnienia. Przepraszam bardzo, ja chciałem, żebyśmy doszli do sytuacji. Ja uważam, proszę państwa, że jeżeli... Ja nie mówię, że propozycja moja jest najlepsza. Natomiast nie do końca zgadzam się, że równo znaczy sprawiedliwie. Koniec. Dziękuję. Proszę państwa, ja chciałem państwu tylko powiedzieć tak. Po to, żeby uniknąć wcześniejszych zarzutów z poprzedniej kadencji, to w tamtej kadencji wprowadziliśmy zapis o proporcjonalnych rozdziale na poszczególne okręgi, żeby każdy radny mógł u siebie zrobić tam, oczywiście tam, gdzie można zrobić, bo gdzie są sytuacje, że się gdzieś nie można zrobić, czy się nie da. W związku z powyższym nie ma sytuacji takiej, że tam, gdzie można zrobić, bo formalnie czy przyjmie się jakieś zadanie do zrealizowania, się tego nie robi. I zarzut, bo czuję ten zarzut, który
nie włączyła się w żaden sposób do realizacji. Uważam, że realizujemy tą uchwałę więcej nawet niż tamtej kadencji, bo nie mam, ja tu w ogóle jakby się zadanie wprowadzone, nie mam, czy lubię, czy nie lubię. Była sytuacja i nie zgodzę się z zarzutem, że Przelków, czyli bitwy, są w pewien sposób przez nas zapominane. Chciałem powiedzieć, że w pieniądzach, kiedy zostawały środki, bo to jest tak, z jednej strony pewność wydatkowania środków, to jest początek roku, ale wtedy mówimy, że ograniczamy się do puli, którą mamy. Potem po przetargach, po zakresach, po różnych innych rzeczach wychodzą jakieś końcówki i zrobiliśmy, proszę Państwa, dojazd do, poza tym, który zrobiliśmy i dojazd do wału, jeżeli chodzi tam przy barakach. Czy trzeba było u Pani Radwan jakby większy zakres po to, żeby zakończyć zadanie, jeżeli chodzi o nakładki. I tak jest, proszę Państwa, sytuacja, że to nie jest tak, że wyłącznie się myśli, bo myśli się równie zadaniowo, bo jest sytuacja taka, że średnio jest 80 tysięcy, ale żeby skończyć jakąś ulicę, trzeba dać 100 tysięcy, czy zostają pieniądze, no to trudno na następny rok zostawiać 20 metrów. Informuję odnośnie ulicy Starmackiej. Ja rozmawiałem z Bogusią, bo cały czas byłem świadomy, że jest Bogusia. Przyszedł inwestor, to dokładnie mówiąc Interbud, który będzie wymieniał nawierzchnię na środowisku. I przychodzi inspektor i mówi tak, panie przewodniczący, jest gość, który w ramach umowy infrastrukturalnej będzie frezował nawierzchnię. W związku z tym są rozwalające się chodniki i przewalone krawężnik. Jak to zrobimy teraz, jeśli zrobimy krawężnik, zrobimy chodnik, nie trzeba będzie zrobić tych dolewek, wyłącznie zrobimy ściek i możemy, ta droga będzie przez wiele lat służyć. Rozmawiałem z nimi, zostały z Płaszowskich zostały środki, skomasowaliśmy BL jeszcze na u siebie, z tych trzech radnych robimy Sarmacką. Na tabelę wpisaną listę zadań na liście hrabicznej. I z tego powodu zarzut jest dla mnie po prostu niezrozumiały. Powiem więcej, są sytuacje też takie, że i to nie jest ani zasługa moja, ani pana Jacka, ani również pana Tadeusza, że na przykład zrobiono ulicę Przełów. Dlatego, że MPWiK narzuciło, że w ramach przebudowy wodociągu zrobiono lewą stronę chodnik, panie Tadku, po lewej stronie, wie pan, ten rozpadający się, i zrobiono od razu kanalizację. Pan tu pisze wniosek o następny kawałek też jest złożony następnemu deweloperowi, w związku z tym są to sytuacje takie, że z niestarszej jakby przyczyny z puli jest zrobiony BMW Wójka w ramach remontu ma przywrócić. Podobna sytuacja nastąpiła na ulicy, proszę Państwa, Radosnej dwa lata temu, czy tamtej kadencji. Podobna sytuacja nastąpiła w tym roku, proszę Państwa, na ulicy Motyla i Goszczyńskiego, kiedy gazownia przekładała gazociąg. I warunki, które daje MPWiK, znaczy które daje ZIKIT, jest taka, że pod warunkiem przebudowy całkowitej chodnika. I przebudowali, proszę Państwa, praktycznie całą jedną stronę Motyla i po drugiej stronie szkoły przebudowali chodnik. Myśmy ani złotówki na to nie wydali. Jest to pozytyw. No i proszę Państwa, no, czasami się uda, czasami się nie uda. Czy to jest nasza zasługa? No, no tak się akurat udało, że mówię, należy się korzystać. Czy naszą zasługą było to, że wydemontowano kawał nawierzchni? Nie no, przyszła inwestycja miejska. Prosiłbym również, żeby mieć jakąś w tej sprawie wyrozumiałość. Natomiast trzeba mieć również świadomość, że środki, które są w przyszłym roku, mogą być diametralnie mniejsze. Czyli ze średniej 80, 90 czy na 100 tysięcy wychodzi na obręb, zejdziemy do 50. Gorzej jest realizować te zadania z mniejszymi środkami, bo po prostu się wszyscy niepotrzebnie zrobią. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja ani razu nie powiedziałem, że niepotrzebnie się robi Sarmacką. Nie, bo ale to, że pan coś czuje, no to już pan ma problem, że pan ma takie uczucie. Chodzi mi tylko o to, żebyśmy się trzymali konkretów. Uważam, że jeżeli skończymy z Sarmacką, dołóżmy pieniędzy, zróbmy i będzie ten obszar zamknięty. Bo Sarmacką, ale mogę skończyć. Bo będzie skończony, zaczęliśmy Sarmacką robić jeszcze w tamtej kadencji, będzie zrobiona cała. Chodzi mi tylko o to i dobrze, że też dzieje się tak, że robi gazownia, MPWiK, czy teraz ZIKIT będzie robił nową nakładkę na Saskiej, robi chodnik na Saskiej przy kościele przeciwko kościoła, myśmy zrobili z jednej strony, oni zrobią z drugiej strony. Ja się cieszę, że będzie to wszystko zrobione. Tylko chodzi mi też o to, żeby mieć na uwadze to, że są też inne miejsca, gdzie należy zrobić
też inne rzeczy. To proszę powiedzieć, takich rzeczy. Ale to robi się pomidor. Ale no też się robi, no ale to wiadomo. Ale to co to się robi, panie. No i proszę mi pokazać, co się robi po mnie w domu. Jeżeli już to mamy, to proszę mi to nie ma kolika, no to nie robimy. No, no więc się nie robi po mnie w domu. Ale będziemy. Więc proszę mi nie mówić. Chodzi mi zwykło tylko o to, żebyśmy, tak jak jest cały czas, nakręcanie wszystkich przeciwko mnie, że nie należy u mnie robić zadań z remontu, bo u mnie się robi inwestycje. U mnie też. Więc jeszcze raz powtarzam. Inwestycja na Małym Płaszowie, oczywiście podpisuje się obiema rękami, że ta inwestycja została wprowadzona w tamtej kadencji, został przygotowany projekt, ją realizujemy. Jest naszą wspólną zasługą, zarówno księdza Stoszki i Mały Płaszów, ale nie może być tak mówione cały czas, że robi się u Bednarza golikówkę. Ale patrzysz się na mnie, czy masz do mnie o to pretensje? Ale Zygmunt, tak ale to, że ty odbierasz wszystko to, co ja mówię do siebie, no to... No nie to jest tak... Patrzę na ciebie, bo ty jesteś przewodniczącym i do ciebie mówię. Dobrze. Ja mówię ogólnie. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, to niech wyjdzie z tym problemem do mnie. Dobrze wiesz, że prosiłem się w tamtym roku o zadania, w tym roku się prosiłem o zadanie, zostało zrobione. Że tak powiem, nie prosiłem się, tylko prosiłem się. Prosiłem, napisałem pismo, żeby zadania, które nie zostały zrealizowane w ubiegłym roku, zdaję sobie sprawę, że nie zostaną zrealizowane również w przyszłym roku, ale żeby były przynajmniej na tej liście. A w tej chwili ich nie ma. Jest poprawka i będę. Ja odnoszę się do tego, co jest. Ale spokojnie. No i zaraz, ja chciałam. Panie Basiu, czy już wszystko? I dalej uważam, że powinniśmy się zastanowić, biorąc pod uwagę środki, jakie posiadamy, nad zadaniami, które są też na tej liście, jak i również zastanowić się nad tym, jak ten podział środków powinien następować. Bo ja wcale nie jestem za tym, żeby był podział środków stricte według powierzchni. Ale też uważam, że nie podział środków stricte według równo do każdego okręgu. Bo to nie jest naprawdę dobre rozwiązanie. To jest w miarę proporcjonalne. Ale przepraszam, a kto decyduje, które zadania? Proszę Państwa, ale... No lista, ale kto decyduje, które zadania z listy idą do realizacji? Proszę mi pokazać, kto podpisywał zlecenia na zadania, które poszły do realizacji w tym roku. Podpisywane są, proszę Państwa, notatki służbowe w mojej obecności. Jeżeli w imieniu Rady, tak ja, natomiast zgodnie z tym, które jest wpisane, w miarę możliwości... Po kolei, czy idą zadania po kolei według listy? Proszę Pana, w zdecydowanej większości tak. No to zobaczymy, jak Pan Przewodniczący będzie przedstawiał zestawienie, które zadanie zostało zrealizowane z listy, a które nie. Dziękuję. Czy ja mogę coś powiedzieć? Proszę. Ja chciałam Panu, Panie, ja tylko powiedzieć, bo Pana prezes, jeżeli... Ale nie rozumiem prezesu. Nie, ale no to uwaga, że nie ma przyniesionych ze starych list. Ja daję tylko taki prosty przykład. Ulica Radosna i ulica Aleja Dębowskiego. Od 2002 roku Aleja Dębowskiego była na listach. Łącznie z występowaniem przez pana Żukowskiego do budżetu miasta. I ani Radosna, ani Dębowskiego nie były zrealizowane i nie figurowały tak rokrocznie na liście, proszę pana. I jak chodzi o Radosną, to pan wie, do jakiego stanu była doprowadzona i dzięki czemu zrobiło się nawierzchnię, a Dębowskiego nadal jest i dlatego pozwoliłam sobie na myśl, bo wszyscy się odwołują, że nie są umieszczane listy na następnej z poprzedniego roku. A tu lata lecą, zresztą panie Jacku, naprawdę te ulice w Starym Podgórzu to figurują nieraz po 4 lata na listach. Nie Basio, dobrze pani wie, że ja byłem zawsze za tym, żeby Dębowskiego zrobić i przełożyć terenikę, przełożyć na Polskę. I wykorzystać kostkę granitową z rozbiórki na przełożenie na ulicę do Polski. Mówię, ale nie, ja nie mam o to pretensji, bo ja swoje limity wykorzystywałam na naprawę chodników. Ale po prostu, no a teraz na przykład Aleja pod Polską jest
wyczerpana, mimo że powinno się ją realizować kontynuację, no bo znów mieszkańcy robili awanturę o ulicę Mariackiego, że była na liście i potem nie znalazła się w realizacji. Więc wie pan, to się tak nie da. To jest budownictwo, to są inwestycje. To się tak nie da. Dziękuję pani Anasiu. Ja mam tylko takie pytanie, dziwię się, bo siedzimy do pani Bogusiu. Pamięta pani ostatnią naszą komisję, no trochę wyładnie tak jak trzeba. Pytaliśmy się po kolei ulicę i pierwsze co padło pytanie o wydatkowane środki z Ogródka i Sarmackiej, czy to jest pani. Pani powiedziała, że tak i że to zostaje. Czego pani dzisiaj milczy, nie potrafi pani odpowiedzieć? Proszę mi na to pytanie tylko odpowiedzieć. Ale nie, pani złożyła na liście. Ale nie, ale nie, pani ma wszystko spokojnie. Wydam się tylko teraz za dwocennej wszystkich rzeczy. Nie jestem za przewodniczący, jestem za. Bo mi się też dostało za swoje zadania, że ja wszystko w kolei w Paszowie to jest moje, także nie jestem za. Mimo to, że jeszcze do dzisiejszego dnia dzieci chodzą po kolana w wodzie, pierwsza ulica. No właśnie, więc czemu pani dlatego, że jak rozmawiałam z Cyprą, też rozumiałam, tak, że ta część Sarmackiej, która jest zrobiona, ale jest nie ale to pozwalane na komisję. Ja to też tak nie myślałam. Tak, ale dogadamy się. Ja myślę, że pani ja się liczymy już. To tak już musi robić coś do pani. No to dlatego mówię, że jak rozmawiałam z Cyprą na temat realizacji zadania, uważała się nie zrobiła. Ale to konsultowałem. Powiedzieliśmy, było ustawą, że Bogusia potwierdziła to potwierdziła, to nie no to więc się mówi, że to nie to, że Bogusia źle zrozumiała. Jeśli mam się większość ludzi, jakby zapytała, gdzie się jesteś, to też nie będzie wiedziała. Ja jestem Sarmacka, to Sarmacka i Sarmacka. Proszę Państwa. Proszę Państwa. Ja chciałem tylko, bo jak się rozejdziemy, za chwileczkę będzie głosowanie, rozejdziemy się i zostawimy pewien odpowiedź. Padło pytanie ze strony tutaj kolegi radnego odnośnie realizowanych zadań przy zgodnie. Chciałem Państwu tylko przeczytać. Punkt pierwszy, bo uchwale. Ulica Zamińska, kontynuacja zrealizowana. W punkcie drugim, Aleja pod Kopcem, pani Basiu. Proszę bardzo. W punkcie drugim, Aleja pod Kopcem, w trakcie realizacji. Ulica Lipowa, zrealizowana. Ulica Traukuta, zrealizowana. Ulica Jerozolimska, nie zrealizowana po konsultacji z radną, dlatego że jest inwestycja przy ciągu pieszo-rowerowym. Ulica Przysypielni, kontynuacja zrealizowana, tak? Panie Wiesiu, delikatnie pan mówi. Ulica Dworcowa zrealizowana. Tylko myślę, że nie będę to tu panie przewodniczący, bo dzisiaj mamy 4, 4, 4. Moja ulica Dworcowa, ponieważ z naszym miejscem została zrealizowana we wrześniu. Proszę Państwa, ja nie ma takiego wpływu, żeby inspektorowi powiedział tą pierwszą. Często jest tak, że w zależności jaki jest zakres i w którym rejonie pracują, przyjmują do realizacji. Mają brygady, które robią, kontynuują, piszą na wierzchni asfaltową, to są asfalciarze, tak naprawdę ekipy, które są przerzucane. Ja naprawdę nie, na to nie mamy wpływu. Wpisujemy na przykład, proszę Państwa, pierwsze po kolei ulicy. Często jest ta ostatnia realizowana jest pierwsza, a tamto następne. Ja mówię, że czy dla nas jest ważne, że w roku są te, w roku budżetowym są realizowane, a niektóre z nich trzeba rozumieć, że by wystarczyło na trzy pierwsze i na resztę mówimy bęc, no to jest problem. Józefińska od numeru 7 do parkingu zrealizowana. Parkowa, remont chodnika rynków wzdłuż ogrodzenia kościoła, akurat jest tutaj przerzucenie pani na drugą stronę, tak? Zrealizowane? Zrealizowane. Proszę bardzo. Plus podjemnik. Plus podjemnik w następnej uchwale. Było i jest podjemnik, tak jest, ale jest zrealizowane? Pani Tusiu? Jest zrealizowane. Staromostowa, remont nawierzchni, kontynuacja zrealizowana. Śliska nie mogliśmy realizować ze względu na stan własności. Możemy wprowadzić pogodę. No może wszystko, panie Wolku. My możemy wszystko. Kutrzewy, remont nawierzchni zrealizowana. Lasówka, wykonanie nawierzchni asfaltowej zrealizowane. Koszykarska jest w trakcie, będziemy robić tył recykliną. Lipska, remont nie przyjął. Ziki
ze względu, zresztą odpowiedź tam pan Adam co chwilę ma, ja mam w notatce, nie przyjmuję odnośnie tych, tych zatoczek i stwierdza, że jest dobra nawierzchnia. Golikówka, remont nawierzchni chodnika zrealizowana? Za ile, panie przewodniczący? Nie. Czy zakres, który pan wskazał, jest zrealizowany? Część robota, tak? Nie, ale czy zakres, a gdzie pan tam dalej miał? No dobra, jest zrealizowany za 25 tysięcy złotych. Ale ja się nie... Remont nawierzchni chodziło o to, że są miejsca, gdzie asfalt po prostu już wylatuje i trzeba zrobić nakładkę. I na to już pieniędzy nie ma. Rozmawiamy, a robimy zadania z dalszej części listy i robimy drugie zadania innym razem. Ja rozmawiam z panem ministrem, żeby rozpoczął próbę sklepianki ratowania tej nawierzchni. Ja powiem tak, pierwszy raz słyszę, tam gdzie mamy skrapianki, robimy nawierzchnię asfaltową i dajemy asfalty. A tu gdzie mamy asfalt, będziemy robić skrapianki. Mogę coś powiedzieć? No jeśli się chce komuś robić demagogię, w tym momencie to jest demagogia. My nie mówimy o tym, że skrapiamy, asfalt się skrapia zmapowany po to, żeby wszedł zmapowany szczeliny, żeby dłużej wytrzymał, a nie po to, że robimy z niego skrapiankę. To jest w ogóle niezrozumienie, ale może się nad, mogę się na tym nie zrozumieć. Sarmacka remont chodnika w trakcie realizacji, który jest na punkcie 17, chciałem powiedzieć. Gorzyńskiego remont chodnika nie jest realizowany. Dlatego, że uznane są, że inne zadania są ważniejsze i Gorzyńskiego, tym bardziej, że Gorzyńskiego była w trakcie realizacji częściowo zadania przez gazownię. Kacza remont chodnika zrealizowany. Osikowa kontynuacja nawierzchni? Zrobione. Przez 2 lata to już musiało być zrobione. W tamtym roku zrobiliśmy osik. Żeńców remont nawierzchni chodnika w Sądzie Łanowej, zrobiony jest remont chodnika. Przewód remont chodnika nie był realizowany i nie będzie ze względu na to, że jest MP Wójta, zrobi to z własnych środków i dobiła to do 3/4. Dębowskiego, tu już są zadania, które są nierealizowane. I już do samego końca nie są, proszę Państwa, realizowane. Potem była dodatkowa uchwała, proszę Państwa. Ulica Kacza, nakładka asfaltowa zrealizowana, Piwna Józefińska zrealizowana, Płaszowska remont zrealizowana. No i panie przewodniczący, no i nie jest tak jak mówię. Ale prowadziliśmy nowe zadania, nie zrealizowaliśmy. Ale prowadziliśmy dlatego, że dynamika sytuacji była następująca. Jeśli nie zapomnieliśmy ulicy Płaszowskiej, a mówiliśmy o Grudku. Ja rozumiem, no to proszę, jest to bo będzie nowo, panie Krasie, myślę, że skupmy się, panie przewodniczący, na tej uchwale, która jest sprawę, że pana nie przekonam, pan ma swoje zdanie, ja mam swoje zdanie. Zobaczyłem przy głównym rozrachunku, ile pieniędzy jeszcze nam zostało z zadań, które nie zostały zrealizowane i na co one pójdą. Dobrze. Albo gdzie przepadną. No nie. Część środków, proszę Państwa, na pewno ja Państwa informowałem, że część nie będzie zrealizowana ze względu na to, że miasto nie podejmuje uchwał. Zresztą o tym mówiłem ostatnio. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa jeszcze widzi jakieś poprawki? Nie widzę. W związku z tym ja powiem, jakie poprawki, proszę Państwa, wpłynęły. To są Paweł, pani Wasilu. Jakby pan radny jeszcze był tak łaskaw podpisać te poprawki, co było. No nie są podpisane, panie przewodniczący? Nie są. To podpiszę, panie przewodniczący. Proszę. Dla pana w paragrafie pierwszym to jest tak, poprawka numer 1, poprawka numer 2, poprawce numer 1. Dopisać strona lewa po stronie ulicy Kiniany. Jest to, rozumiem, uszczegółowienie zadania. Posło. Ale oni idą do której strony? Proszę pana, czy jak pan przewodniczący przeczyta posłowie Kiniany? Nie, ale ja nie będę czytał, co pan kolega mi mówi, tylko ja czytam to, co jest napisane. Ale proszę przeczytać. Jest napisane w paragrafie pierwszym, punkt 18, dopisać strona lewa po ulicach Kiniany. No, nie po słowie. Po Gliniany. Po ulicy Gliniany. No, ale kolega mówi po słowie. Ale... Czytam to tak jak jest. Czy po lewej, tak? Po lewej. Czy ktoś w tej sprawie... Nie, od ulicy Motyla do Gliniany po lewej stronie. Ja muszę, proszę Państwa, ja przeczytam wszystkie poprawki i będziemy za nią głosować. Czy w tej sprawie rozumiesz, że pan przeczytał? Poprawka druga.
Środki, zmienię paragrafu 2. Środki przeznaczone na realizację zadań należy podzielić możliwie proporcjonalnie do powierzchni dróg w okręgu wyborczym i w obszarze. I byłaby to zmiana obecnego paragrafu, który brzmi: środki przeznaczone na realizację zadań należy podzielić możliwie proporcjonalnie według okręgu wyborczym i obszaru. To jest poprawka numer 2. Tu była wcześniej, była pani Siwek. To są poprawka numer 3. W paragrafie 1 na listę zadań zakresu remontów i chodników 2006 dopisać kolejność ulicy. Ulica Głoszyńskiego, remont chodnika, ulica Żeńców, remont chodnika, ulica Stróża Rybna, remont chodnika i nawierzchni. Rozumiem, że to są te, co są wymyślone z tego roku. I wtedy jesteśmy zgodni, wymyślone. One są poza jakby już 33. Panie przewodniczący, było powiedziane, że będą przepisywane te zadania. To była pomyłka, rozumiem. No ale że będą przepisywane te zadania, które nie zostały zrealizowane, będzie poprawka, że te zadania, które nie zostały zrealizowane w roku 2012, zostaną przepisane na rok 2020. No to zostały przepisane. Wszystkie? Czy których brakuje? Oczywiście. Proszę podpisać. Ale proszę Państwa, ja złożyłem wniosek zgodnie z tym, jaka była procedura. Nie znalazło się to na liście, chociaż twierdziliście Państwo, że wszystkie zadania zostały przepisane. W momencie, kiedy mówię, że nie zostały przepisane zadania, które były na liście w 2012 roku, powiedziałem, żebym się nie martwił, bo jest poprawka, która przenosi te zadania wszystkie na 2013. Teraz pan mi przeczytał 3 zadania i mówi, że mam problem. Ale przepraszam bardzo, ja czytam poprawki. Projekt jest Komisji Infrastruktury, nie podarczyka, ani nie zarządu. I powiem tak, proszę, jestem po prostu tą dyskusją, delikatnie mówiąc, niesmaczoną. Jeśli mam jakiś problem, widzę, że jest jakaś sprawa, przychodzę na komisję, rozmawiam, czy przecież to jest otwarta formuła, swoim intelektem oświecam ludzi, mówię, jakie mam pomysły i po prostu realizujemy i nie ma takiej sytuacji, że się nie zgadzam. Przychodzimy na sesję i robimy w tej sprawie, wywracamy i jeszcze wprowadzamy rzeczy, które są wartościami naddanymi. Jaki był problem przyjść na jedną i na drugą komisję? Składam wniosek do projektu uchwały, do zadań. No. Jednoznacznie to napisałem, nie jest to uwzględnione. I nie zawsze komisja może uwzględnić. Przepraszam, przed chwilą powiedziane zostało, że nastąpiła pomyłka i że zadanie zostało przepisane. Nie, pomyłka, bo byłem na komisji jako członek komisji. No to skoro nastąpiła pomyłka i powiedział pan, że będzie to przepisane, to ja rozumiem, że będzie przepisane. Teraz się okazuje, że nie będzie przepisane. Ja nie jestem przewodniczącym komisji, pani Basiu. Ale co pan chce, żeby to się pisało? Tak nie będzie zrealizowane i tak. Pani Basiu, tylko chodzi mi o to, że nie róbmy z mózgu wody. Proszę Państwa, następna poprawka, która wpłynęła, to jest pana Tadeusza Styskiego. Do listy zadań w zakresie remontu drugich chodników oświetlenia na 2012 dopisać: ulica Wyślizka, remont nawierzchni i chodnika od ulicy Przewóz do stacji benzynowej. Panie Tadeuszu, uprzejmie informuję, że ulica Myśliska od ulicy Przewóz została remontowana w tamtym roku z pieniędzy dewelopera na długości odcinku 100 metrów i do szkoły była w ostatnich 3 latach. Oczywiście można to wymienić na nosze. I natomiast ulica Przewóz, ja już jestem wykreślona. Nie, bo ulica Przewóz będzie remontowana. Ale to chodziło o inny odcinek, ale to wykreślone nie ma. Ale tutaj informuję pana, oczywiście można, że ten odcinek akurat do stacji benzynowej jest dobrym odcinkiem. Natomiast od naprzeciw tych polskich tytoni jest problem. Ale jest, czy ktoś z Państwa radnych wnosi jakąś poprawkę do projektu uchwały? Jeszcze. W czasie dyskusji. Dziękuję. W związku z tym, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania poprawek. Poprawka numer 1 pana Jacka Bednarza. W paragrafie 1, punkt 18 dopisać. Strona lewa po ulicy Gminianej. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Proszę Państwa, poprawka numer 2 zmieni brzmienie paragrafu 2.
Środki przeznaczone na realizację zadań należy podzielić możliwie proporcjonalnie do powierzchni dróg w okręgu wyborczym na ich obszary. No, środki przeznaczone na realizację zadań należy podzielić możliwie proporcjonalnie do powierzchni dróg w okręgu wyborczym i w obszarze. Głosujemy. Kto jest za tą poprawką? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jeszcze raz. Kto się wstrzymał, proszę Państwa? 3 za, 10 przeciw, 4 wstrzymujące, stwierdzam, że poprawka nie dostarczy. Proszę Państwa, poprawka pani Anny Siwek do pisania do listy zadań pozycji 31. To jest paragrafie 1 na 2013 rok. W pozycji 31 ulica Koszyńskiego remont chodnika, 32 ulica Żeńców remont nawierzchni, pozycja 33 ulica Cóża Dyma remont chodnika i nawierzchni. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Pani Basiu, już w momencie będziemy rozmawiać. Proszę Pani, jesteśmy w trakcie głosowania. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Piszmy. Jaki jest wynik? 11 za, 0 przeciw. Pierwszy wniosek też Andrzejka przyjęła poprawkę. To są rzeczy, które są już poza listą. I poprawka pana Tadeusza Steckiego do listy zadań w zakresie remontu dróg i chodników Bierzmietynia na 2012 rok dopisać 1. Ulica Myśliwska, remont nawierzchni i chodnika na odcinku od ulicy Przewóz do stacji benzynowej. Dziękuję. Kto jest za tą poprawką? Moi drodzy, to jest poprawka. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? Proszę Państwa, dwa głosy, 2 za, 9 przeciw, 6 wniosków stwierdzam, że Rada nie przyjęła poprawki pana Tadeusza. W związku z tym, proszę Państwa, przystąpimy do głosowania w całości uchwały. Mamy wniosek do głosowania? Nie mamy. W związku z tym, proszę Państwa, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 3 wraz z przyjętymi poprawkami? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę według druku nr 3 na temat listy hierarchicznej zadań powierzonych remontu.